Suwalscy radni przychylnie odnieśli się do wniosku prezydenta miasta, w którym włodarz prosił o zgodę na wsparcie Nysy. To miejscowość dotknięta katastrofalną powodzią, podobnie jak wiele innych na południu Polski. Na konto nyskiego samorządu Suwalski Ratusz z miejskiej kasy przeleje 200 tysięcy złotych. To może i kropla w morzu potrzeb, ale dla społeczności zamieszkującej miejsca zalane wodą ważna jest każda złotówka. Mieszkańcy Nysy stracili nierzadko dorobek własnego życia, ale też szpital, wiele dróg. Pojawiły się osuwiska, poważne problemy z infrastrukturą wodociągową. Lista jest długa, bardzo długa.